wojnie Izrael, Palestyna. I tutaj się zbierają ludzie. Zobaczymy, ile tu ludzi będzie. Czekamy tutaj na Sławka Zakrzewskiego. Przy schodach miał być, na schodach. Na razie go nie ma. No nic, ale w międzyczasie zamontuję. No. To. No miało być o 13 się rozpoczynać, tak przynajmniej Sławek mówił. A tu widzę, że o 13 to się zbierają. Nie wiem, kto tam będzie przemawiał. Teraz. Oj. Próbuję. Dobra. Komórkę założyć na... na statyw. Oczywiście koniecznie z gumkami takimi, żeby się nie rozleciała. Bo nigdy nie wiadomo, czy nie trzeba będzie uciekać albo gonić. No no. Policja już działa. Ludzie się schodzą. Sławka nie ma. Nie ma, nie ma. O, teraz trudno odróżnić Palestyńczyków od Izraelczyków. No ale może się uda. Znaczy, to nie moja sprawa, żeby to rozróżniać. Dobry. Kolega Sławomir Zakrzewski, nie, Sławomir Wyszyński, przepraszam. Szalom, szalom. 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 Szalom, ale za mało rąk mamy. Wierzący i niewierzący, ale nie chcą wojny. Ale gdzieś jest porażka. Ale gdzieś jest jakaś różnica. No. Dobra, ja to na rakiet. O, tutaj jest, szalom, szalom. 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 Na schodach może, kochani. No nie może być tak, że jeden... Pracownicza demokracja, solidarnie z oporem palestyńskim, wolna Palestyna. Tutaj. A tutaj? To samo. A tutaj pan? PC. Nie wiem, co znaczy. Wr. PC. Porozumienie Centrum. A, Porozumienie Centrum. A WR to Wasserman chyba. Wasserman. No tak, no, jak ktoś niedouczony, to przynajmniej no, mnie przynajmniej wytłumaczy, bo ja nie Ferstein. Polak nie zrozumie, ale większość ludzi mi pisze, że to jest ziemia na świecie. Zrozumiałem. Ale Kanadyjczycy zawsze tam byli. Filistyni tam byli zawsze. Ale mamy tyle ziemi, naprawdę to możemy się normalnie... Palestyna jest trzech religii. Filmy mi się udało wysłać teraz. Z ostatniego. Dobro, ma takie wyszło. Nie jest zasięgu. Witam serdecznie na manifestacji
przeciwko wojnie w Palestynie. Pozdrawiam. Nie jestem tutaj najważniejszym. Oddajemy głos Sławkowi Zakrzyskiemu. Sławku, przed chwilą byłeś świadkiem dialogu polsko-żydowskiego. Bo są tutaj także normalni Żydzi, żebyście widzieli. Ten człowiek ze swoją siostrą, nie, córką chyba, w jarmułce, czyli w kipie, i mówi, on nie chce brać udziału w zbrodni. I to jest piękne. I coraz więcej Żydów się budzi i widzi, do czego to prowadzi. Do czego prowadzi ta nienawiść, rasizm, którą syjoniści z rządu Izraela doprowadzają. Wyobraźcie sobie w Warszawie, w ogóle okupacji Polsce, jeśli chodzi o generalną gubernię, to Hans Frank między innymi wyznacza, chociaż sam był Żydem, to trzeba też powiedzieć, w ramach III Rzeszy, on wyznaczył, że za jednego zabitego Niemca 10 Polaków ma zginąć. I takie proporcje między innymi mieliśmy w Powstaniu Warszawskim. Za jednego Niemca, który zginął w Powstaniu, także ludność cywilna zapłaciła w efekcie ponad 200 tysięcy Polaków, inteligencji polskiej, kobiet, dzieci zostało wymordowanych. Około 2000 Niemców zginęło, z tym zaginionych, rannych i tak dalej. Niemców, ale Ukraińców, tych Kałmuków, którzy tu służyli w SS, i innych Czeczeńców. Tutaj mieli swoich ludzi, także i Hazarów, którzy mordowali, gwałcili, palili. Ale co jest ciekawe, była proporcja w Polsce, w Generalnej Gubernii w ramach III Rzeszy. Za jednego Niemca ginęło 10 Polaków. A wiecie, za jednego Żyda ilu ma zginąć? 35 Palestyńczyków. Takie proporcje. To już jest do entej potęgi, zbrodnia, ludobójstwo. Co tu dużo więcej. Ale słuchajcie, demony się karmią zbrodnią. Tak to wygląda. No to jest, dla nas jest to nielogiczne. Ale kto jest dobrej woli człowiekiem, to nikt nie będzie za wojną. Ale ktoś zarabia ciągle na tych wojnach, na tym szczuciu, na prowokowaniu. Pamiętacie, od czego się zaczęły bombardowanie i wejście do Strefy Gazy? Od prowokacji tak zwanego Hamasu. Kto to zorganizował i jak to było grubymi nićmi szyte? Tak jak World Center mniej więcej. Słuchajcie, to było nielogiczne. Pamiętacie, motolotnią sobie lecieli na dyskoteką z Hamasu, tak? Zrzucali bomby, czy Bóg wie jeszcze co tam mieli. Albo po stronie na przykład w Hajfie, czy tutaj bliżej, w śmietnikach podpalano opony i wyglądało, że to był atak bombowy. Przez ten mur 10-metrowy w niektórych miejscach, betonowy, to mysz się nie przeciśnie, komar przez tą, powiedzmy, sieć, granicę inwigilowaną kamerami, nowym sprzętem, drutem kolczastym, betonem i żelbetonem. Także opowiadanie nam, że tutaj atak był Palestyńczyków, no absurd. To było sprowokowane, krótko mówiąc. Mają swoich agentów. Tutaj też uważam, mają swoich. Poza tym logika wskazuje na to. Operacje wojskowe i te wywiadowcze. Tutaj też Mossad działa, tutaj wśród nas, pod kontrolą. Właśnie każda manifestacja w Warszawie, tak jak widzimy na przykładzie rolników, jest pod kontrolą. Koledzy, byliście, widzieliście tych naszych rolników, że prowadzą ci przywódcy związkowi jak barany na rzeź. Czy coś rolnicy załatwili? Powiedzcie mi. Czy któryś z rządu wyszedł? Kołodziejczak już jest tak zgrany, że go wszędzie gonią. Nie wiem, człowiek chyba nie patrzy w lustro. Już dawno człowiek z honorem powinien się podać do dymisji. No, nie wygłupiać się, bo nie ma żadnego szacunku. Choćby nie wiem, jaką rangę dostał w rządzie. Trzeba mieć swoją twarz. Właśnie on ma swoją twarz. Dziękuję bardzo. Ale to jest koszmar. I często się sobie zadaję sam pytanie, czy jest sens udziału w takich manifestacjach, gdzie wiem, że na czele idą nasi, idą agenci, idą ci, którzy nas prowadzą na zasadzie wypuszczenia powietrza. Powietrza, balonika, niech sobie pokrzyczą, niech się poawanturują, a może najlepiej niech się z policją pobiją, rozładują emocje, a nam nic nie będzie, bo my w tym czasie jesteśmy w rezydencjach, na daczach, przeważnie
Idealnie. Sobota, niedziela, jest impreza, goje niech się biją między sobą. Jeszcze podpuścimy, z jednej strony policjantom damy nawet kostkę brukową, niech rzucają w policjantów, po cywilu. Swoich kolegów. Swoich kolegów. Będzie reakcja gazem, pałkami, aresztowaniami, no i co? Tak, ale jaki sens jest? Słuchajcie, mimo wszystko nie możemy być bierni. Arturze, dziękuję Ci za to, że w swoich filmach puszczasz, że bierność rozzuchwala naszych okupantów. Jeśli jesteśmy bierni, to oni robią co chcą. Natomiast jak jesteśmy aktywni, tylko mądrze aktywni, robić swoje. Co to znaczy? Swoje zdanie wypowiadać, a nie jakichś działaczy, które nam podsyłają. Jakichś działaczy związkowych. Słuchajcie, no też nie mają honoru. Działacze związkowi Solidarności już powinni pochować te sztandary do Solidarności, bo oni pomogli rozkraść Polskę. Gdzie te nasze zakłady pracy? Gdzie te PGR-y? Gdzie jest nasza własność? A głośno krzyczą wolność, demokracja. Teraz są dziwnie przeciwko Unii. Słuchajcie, gdzie oni byli do tej pory? Przecież oni z Unii brali pieniądze, byli najwierniejszymi sługami. A teraz nagle odkrywają, że Unia nas okrada. Zawsze nas okradała. Artur, chodź, chodź. Albo ty, Sławku, powiedz kilka słów, bo nie chcę sam mówić, bo wygląda na to, że jak monopol. Byłem na manifestacji rolników i przedsiębiorców Solidarność. Jest to wstrząsające. Dziwię się ludziom, którzy klaskali Dudzie, temu związkowcowi, że nie widzą tego. Ten człowiek wiele lat jest tym przywódcą związkowym, ale no niestety, przykro. Jaki zakład uratował? Żaden. Jakiemu związkowi pomóc w Solidarności? Indywidualnym związkowcom czy pracownikom? Żadnemu. On potrafi jedynie pięknie mówić, ale wcale nie wysila się, żeby cokolwiek logicznie powiedzieć, mówi w swoim stylu. Przemówienie zaczął o tym, jaka to Polska rośnie w siłę, jesteśmy coraz bogatsi, żyjemy coraz lepiej. A za chwilę okazało się, że mówi co innego, czyli mówi, jest tutaj bardzo źle, żeby nie powiedzieć tych brzydkich słów, które czasem używam. Teraz nie będę używał tych brzydkich słów i okazuje się, albo jest dobrze, jest dobrobyt, albo jest źle. Coraz bardziej słyszymy o coraz większej ilości likwidowanych miejsc pracy. Nie wiem, w telewizji dowiadujemy się, że z Niemiec wszystkie fabryki do nas przechodzą, uciekają do nas, bo u nas jest lepiej. Bardzo dobrze przygotowani pracownicy do pracy w tych zakładach, ale nie zapominajmy, że ci pracownicy Polacy to wyjechali właśnie tam, żeby pracować w tych zakładach, bo tam potrzeba ludzi z kwalifikacjami. Tutaj zostali ludzie bez kwalifikacji, bez czegoś, co nazywa się umiejętność wykonywania. Zostali tylko ci, co potrafią śrubki do drzwi przykręcić i na montownia. Jest to propaganda, bo tak naprawdę powinniśmy walczyć o to, aby był nasz rodzimy kapitał. Wtedy jest to coś logicznego, jest to coś wtedy mądrego, bo własny kapitalista nie ucieknie, nie odejdzie z kapitałem, zostanie. Wiemy, że wiele zakładów, nawet polskich, co to niby w Polsce, przenoszą produkcję do Chin, bo jest jeszcze taniej. Dlaczego? Dlatego, że sztucznie podnoszone są środki energii za tą energię, którą się cały czas wytwarza bardzo tanio. U nas to jest sztucznie. Tam w Chinach widocznie zrozumieli to i mają możliwość i pracują dla całego społeczeństwa. Chiny dzięki temu rosną w siłę. Chiny dzięki temu rosną w siłę i są bogate. Bogactwo i wypływa nie z leżenia i 500+, tylko z pracy rąk. Nieodwrotnie, jeśli wam ktoś będzie pieprzył głupoty, że... Ja tak zrobię. Opowiadał głupoty, że z leżenia, jest to nieprawdą. Niemcy dodatkowo są najbogatszym państwem świata. Ich stać na utrzymywanie tych przybyszów.
bo oni tych przybyszów potrzebują do pracy, bo tam jest coraz większa produkcja i do tego potrzebują, a tak samo jak w Polsce ludność się wyludnia. Tu dzisiaj protestują Palestyńczycy. Powiem szczerze, że jeszcze niedawno nie powiedziałbym, że tylu Palestyńczyków jest u nas. Ja swojego lekarza osobistego mam, też jest Palestyńczykiem. Ciągle zapominam, jak się nazywa, ale widocznie raczej nie będę mówił, nawet jakbym znał nazwiska, bo może sobie nie życzy. No tak to jest. Ci ludzie powinni mieszkać u siebie, na swoim terytorium, tam pracować, tam żyć. W normalnych warunkach najprawdopodobniej by tak się stało. To, co się dzieje tam, w basenie Morza Śródziemnego, niektórzy zawdzięczają temu, co się wydarzyło w trakcie II wojny światowej. Przypominam, w latach 60. wymyślili pewne słowo. Słowo, o którym ja nie powiem, ale jeśli się domyślicie, to będziecie wiedzieć. Zaraz po wojnie zaczęli zjeżdżać do basenu Morza Śródziemnego przyszli mieszkańcy tego państwa i okazywało się, że bardzo dużo było sytuacji samosądów na ulicach, na ludziach tych, którzy w trakcie II wojny światowej zapiastowali wysokie stanowiska w pewnych obozach i tak dalej, dopowiedzcie sobie, i po wojnie oni uciekali do tego wymarzonego kraju, do tego raju uciekali, a tam niestety ich poznawali ich współpracownicy, znaczy się nie współpracownicy, tylko ci ludzie, którzy od nich dostawali krzywdę do tego stopnia, że były samosądy. To są fakty znane. Dopiero później zaczęli ratować tych ludzi, bo by było dużo. Więc ja się pytam, czy to słowo, które wymyślili w latach 60. jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, jeśli w świat pojechało ich milion. Do basenu Morza Śródziemnego pojechało ich milion, a w Polsce, całą administrację w Polsce przejęli właśnie oni dzięki Józiowi Stalinowi. Módlcie się do niego, dziękujcie mu, stawiajcie mu pomniki, składajcie kwiaty, bo to jest człowiek, który wam dał władzę, dał wam siłę. To on, właśnie on. Sławeczku, gwoli prawdy historycznej. Stalin się ich pozbył z Rosji, ze Związku Radzieckiego, tylko naszym kosztem. Tak, ale na już mniejszym stanie, bo po śmierci, po zamordowaniu Stalina, kiedy Żukow i inni zrobili porządek z bandytami z NKWD, tu między innymi generał Kulikow robił porządek z całym garnizonem na Kremlu NKWD, ponad 3000 Żydów w NKWD wyciął po prostu w pień, i to Żukow kazał Kulikowowi, bo powiedział mu, jeśli ty ich nie zlikwidujesz, oni nas likwidują, ponieważ tam nie ma żadnego Rosjanina, jeśli chodzi o garnizon NKWD na Kremlu. 53 rok, dokładnie 26 czerwca, tuż po śmierci Stalina, Żukow organizował taką jakoby defiladę, przymiarkę do defilady i miał pretekst, żeby z wojskiem wejść na Kreml. Wszedł na biuro polityczne i zastrzelił Berię i po kolei zmusił kolejnych członków biura politycznego, żeby strzelali do Berii. Kaganowiczowi darowali, który był też zbrodniarzem, i on dożył bodajże 94 lat. Ale to, że się pojawili... Dziękuję. Żeby było wiadomo, że nieszczęściem dla nas, ale w ogóle to są Żydzi Chazarowie. Ci, którzy żyją totalną nienawiścią i okraszeni judaizmem, Talmudem, stanowią wielkie zagrożenie dla wszystkich państw. I dla Rosjan, dla Słowian, dla Palestyńczyków szczególnie, bo tutaj widać ich. Tu tych bandytów widać, ich nienawiść, ich pogardę dla życia. Jeśli 35 Palestyńczyków ginie za jednego Żyda, o czym to świadczy? Tutaj wspomniałeś o naszej sytuacji, jak budowaliśmy gospodarki Europy, tak zwanej Unii Europejskiej. My budowaliśmy. To nie było tak, że my weszliśmy do Unii. My weszliśmy jako niewolnicy, jako pracowniki. Jechaliśmy, jak nasi rodzice byli zmuszani kiedyś na roboty, byli wywożeni, a my byliśmy zmuszeni ekonomicznie, bo mieliśmy długi, mieliśmy kredyty. I trzeba pamiętać, kto tę Unię budował, czyli Czwartą Rzeszę. Teraz to się wszystko sypie, bo widać, widać, kto tym rządzi. Uruchomienie nagłośnienia mocniejszego. Proszę.
poczekamy trochę, dowiemy się, jak damy organizatorom. Nie, nie, to ma być tutaj stacjonarne. Na całym świecie odbywają się w tym czasie manifestacje. W każdej praktycznie stolicy, czy to państwa europejskiego, czy w ogóle na świecie, manifestacje pro... To ta grupa antysemitów. Antywojenne. Dobra, jak jesteście antysemitami, to już antysemitami? Jeżeli macie antysemitami, to jesteście widziani. Jeżeli jesteście panowie antysemitami, ale przecież Palestyńczycy są semitami. Od razu mówię, jeżeli macie coś przeciwko Żydom, wyjazd stąd. To nie jest demonstracja dla antysemickich dróg. Ale którym? Nie, mówimy... Od razu tylko mówię. Każdy antysemicki tekst wyrzuci. Od razu będziecie po prostu wypieprzeni na zbity pysk za każdy antysemicki tekst. Dobrze. Słowo mi Andrzej Zakrzewski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego i każdego Palestyńczyka nam żal. Nie chcę w ogóle z wami rozmawiać. Jeden antysemicki, jakiśkolwiek tekst, wypieprzacie stąd. Pięknie, tak? Dobrze, rozumiemy. Czyli w dół. Ja przypomnę, że semitami są przede wszystkim Palestyńczycy. Także jak my możemy być przeciwko Palestyńczykom? Do widzenia. Jest to coś nielogiczne, ale dobrze się ujawniają. No właśnie, bardzo dobrze się ujawniają. My jesteśmy za semitami, właśnie Filistynami, Palestyńczykami, które są mordowani. Niestety tu wśród nas towarzysz... Znaczy, że ktoś mamy tu podsłuchuje i donosi. Tak, uprzejmie donosi. Pod włos. No niestety tutaj towarzysz Zakrzewski pomylił się. Niestety nie zrobili tam porządku. Bo gdyby był porządek, to dzisiaj byłby porządek. Tak, dzisiaj by tego nie było. To znaczy nie, to w Moskwie zrobili porządek. To w Moskwie jest lepiej, natomiast tu trzeba we naszych władzach. Ale gdyby było tak dokładnie porządek, to by i tam było jeszcze lepiej. Ale i nam byłoby lepiej. To jest takie moje zdanie. Używanie tego wytrycha i tej blokady słowa, że jesteś antysemitą i wypieprzasz, no to bardzo mi się to podoba, bo to w ten sposób się ujawnia kim jest. Słuchajcie, przypomnę, tak jak my jesteśmy Słowianami, tak Palestyńczycy należą do semitów. Jak ja mogę być antysemitą? To chore. No. Ale uknuli sobie ten termin. Bardziej powinniśmy chyba mówić, że jestem osobiście antysyjonistą, bo nie jestem i antytalmudystą. I każdy normalny człowiek się powinien pod tym podpisać, bo rasizmu my nie możemy tolerować. Talmud jest największą rasistowską ideologią. Bardzo dobrze. Uderz tu. Pięknie. Przywitaliśmy się z ambasadorem. Ja to nie robię. No. Możesz trochę dać się odosobnić. Super. Ja Bo tutaj my to wiemy. Ale on dobrze o tym wie. Ale wie pan, czy problem jest. On dobrze wie, ale nie chce nikogo zatrzymać na...